Niemcy mieli napaść, tak? Jak mieli Niemcy Esmanie napaść na kozaki, to Gustyński, o! Gustyński na koniu pojechał do Złoczowa, do Niemców, bo to on był, a ja znajomy z nimi, czy ja tam, ja nie wiem dokładnie. I on pojechał na koniu do Złoczowa dać znać, bo to telefonów nie było, tak żeby... W drodze spotkał księdza naszego, który wracał ze Złoczowa i mówi, proszę księdza, niech ksiądz nie idzie, bo tam napadli na kozaki, niech ksiądz nie idzie, niech się ksiądz wróci. A ksiądz jemu tak powiedział, tym bardziej ja tam muszę być. I poszedł na kozaki, a ten pojechał do Złoczowa, Gustyński, i do Niemców prawdziwych dał znać. Przyjechali Niemcy prawdziwi te i zabronili im napadać na kozaki, a oni mieli całkiem zlikwidować wioski naszą. Bo to byli SS-mani Ukraińcy. Ukraińcy w niemieckim wojsku. Oni stali w Strutynie, ich placówka była. No i takim cudem zostali kozaki ochronione. Mój mąż też tam był. Też na warcie stał, mówił, że mróz trzaskający był, a on tylko stał w ubraniu, bo plaż rzucił tam u kolegi, żeby mu lżej było ruszać się, jak będą się bronili, bo oni mieli broni, mieli zamiar się bronić. No i mówił, że tak zmarz, że mało nie zamarz, bo wyznaczoną placówkę miał, wyznaczoną i musiał tego pilnować. Ale ten Gustyński dał znać do Niemców, Niemcy przyjechali, zabronili i po prostu musieli się wycofać z Osmanii.